Z jednej strony mamy stanowisko Pekinu, trochę jak zdarta płyta zacięta, powtarzane zdanie, że decyzja o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla kryminaliście, chińskiemu przestępcy, deprecjonuje tę nagrodę, jakby niszczy jej etos całkowicie, ją przekreśla. I jest w gruncie rzeczy częścią międzynarodowego zachodniego spisku, którego celem jest rzucenie Chin na kolana i przekreślenie ich bezprecedensowego rozwoju i wzrostu. No to jest oczywiście absolutną brednią, tak? Świadczącą w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie o tym, iż przywódcy Komunistycznej Partii Chin nie są w stanie przyjąć do wiadomości, nie są w stanie zrozumieć, iż na świecie istnieją niezależne instytucje, takie jak na przykład Komitet Noblowski, które podejmują autonomicznie decyzje, niezależnie od rządu, parlamentu, samorządu norweskiego, co jest o tyle zrozumiałe, że faktycznie nie do pomyślenia jest, by jakakolwiek ważna i ważka decyzja zapadła w Chinach Ludowych bez błogosławieństwa Komunistycznej Partii Chin.